może i nie mają sensu, ale przydają się w mierzeniu przyrostu wiedzy. Egzaminy, tak, bywają stresujące dla wielu osób, ale za to pozwalają zmierzyć i zestandaryzować wiedzę, jaką będzie miał każdy obywatel. Rankingi szkół wyższych czy rankingi szkół podstawowych i ponadpodstawowych no, bardzo się przydają w tym, żebyśmy wybrali stosowną placówkę oświatową. Wreszcie, nobliści, którzy nie potrafią się wypowiadać na temat swojej własnej twórczości i swoich idei bez użycia kartki, są w 100% usprawiedliwieni, ponieważ. Każdy ma kiedyś gorszy dzień i może nie umieć skonstruować wypowiedzi dłuższej, mimo że zajmuje się tym całe życie. Wreszcie, skoro już mówimy o zajmowaniu się czymś całe życie, myślę, że jeżeli jacyś naukowcy wypowiadają się na dowolny temat, to i tak nie zwalnia ich to z obowiązku odniesienia się do doświadczeń przeciętnego człowieka, który nie czytał w ogóle artykułów naukowych w danym temacie, ale wydaje mu się, że coś. Tak, wrzucił do 1 kwietnia, ale spokojnie. Jest prawdą i to jest. Wrażliwa opinia, która powinna zostać empatycznie uwzględniona przez każdego naukowca, niezależnie od tego, czy jest specjalistą z zakresu immunologii, groznawstwa czy jakiejkolwiek innej dziedziny wiedzy. Nie zapominajmy także o WF-ie. WF kształtuje w nas zdrową postawę rywalizacji. Oczywiście przy wszystkich patologiach, co do których wszyscy się zgadzamy, że tam występują, wciąż kształtuje także ducha sportowej rywalizacji i również dbałość o zdrową dietę i tryb życia. Naturalnie. Każdy może mieć pretensje do nauczycieli, ale przecież w 90% wszystkim im zależy na dobru uczniów i to, że się na nich wyżywają, to jest jakiś zdrobny margines i nie należy tego traktować jako regułę. Wreszcie, oczywiście, w naszej rzeczywistości. Pamiętajcie! Nie należy, to, to, ponieważ to wszystko jest prima aprilis i to wszystko jest odwrotnie, wiecie, taki reverse. De, re, 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 re. Dzień, dzień na opak. To znaczy, że, to znaczy, że eee, eee, no, nauczyciele, nauczyciele to wręcz systemowo się znęcają nad uczniami. Że WF jest zły systemowo. I że to chyba, nie wiem, rozumiem, że go nie powinno być. Zdarza się bardzo dużo negatywnych rzeczy, ale to wcale nie oznacza, że należy tym epatować, ponieważ jest również bardzo dużo rzeczy pozytywnych. Prima fucking apirilis. Tylko, że wiecie, na czym polega problem? Każda z tych wypowiedzi, które teraz przytoczyłem, jest bardziej społecznie akceptowalna z uwagi na swoją taką niefrasobliwą pozytywność niż jakakolwiek uwaga negatywna, zwłaszcza taka, która będzie formułowana z poczuciem sprawczości, z poczuciem słuszności, z poczuciem walki o jakąś dobrą sprawę, a nie tylko krytykanstwa jałowego, które jest obliczone na zyskiwanie słupków popularności. Problem jednak polega na tym, że w naszej cywilizacji i kulturze, jeśli wypowiadamy się na jakiś temat pozytywnie, to od razu zgarniamy plus 100 do społecznych kredytów. Jeżeli natomiast wypowiadamy się na jakikolwiek temat negatywnie, oh boy, Dobrze, żebyśmy mieli na podorędziu jakieś argumenty. I nie tam jedno źródło naukowe, przynajmniej tysiąc. Jeżeli chcemy pokazać jakąś prawidłowość społeczną, nie możemy się odwołać do naszego doświadczenia, jeśli mówimy o jakimś zjawisku negatywnym. Nie. Przynajmniej badania na próbie 150 tysięcy obywateli, no i oby nie tylko z Polski, bo wiadomo. Różne kultury, różne sytuacje. Jeżeli chcemy pokazać jakąś prawidłowość społeczną, nie możemy się odwołać do naszego doświadczenia, jeśli mówimy o jakimś zjawisku negatywnym. Nie. Przynajmniej badania na próbie 150 tysięcy obywateli, no i oby nie tylko z Polski. Bo wiadomo, różne kultury, różne sytuacje. No i jeżeli chcemy na przykład jakąś książkę nazwać Szmiro, i nawet, na to nawet jesteśmy krytykiem literackim, ho, ho, hold your horses, wstrzymaj sferumaki. Mniej przygotowane na podorędziu przynajmniej 15 bombilionów argumentów. No chyba, że chcesz powiedzieć, że coś jest arcydziełem. Wtedy nie musisz mieć żadnego. Tu jest mój problem: Że mamy oczekiwania względem argumentacji, które są absolutnie niezrównoważone. Z jednej strony oczekujemy, że jeśli ktoś argumentuje negatywnie, będzie miał przynajmniej trzy czwarte argumentów w stosunku do tez, a jeżeli ktoś argumentuje pozytywnie, zachwyca się czymś w myśli pozytywnie, to, to tam jeden argumencik wystarczy, no bo przecież dużo osób się z tym zgodzi. No i najlepsza sytuacja to taka, w której jesteśmy całkowicie neutralni, bo przecież wiadomo, że przez całe nasze życie należy właśnie iść neutralnie. Jeśli chcemy porozmawiać o jakimś filmie, serialu czy grze wideo, lepiej zróbmy to w następujący sposób. Są tacy ludzie, którym ten serial się spodoba, ale są też tacy ludzie, którym się on nie spodoba. Owacja na stojąco, brawa za odwagę cywilną. Te niezwykłe wypowiedzi sprawiają, że chcemy uczestniczyć w kulturze i wypowiadać się więcej na temat seriali. Czujemy, że mamy do czynienia z profesjonalistą. Takim prawdziwym profesjonalistą, bo wiecie, prawdziwi profesjonaliści, ale tacy prawdziwi, no to oni są neutralni. To nie jest tak, że oni mają jakieś poglądy. No, chyba że te poglądy są pozytywne. Wtedy można je mieć. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, jak to bywa w serii dla każdego coś przykrego, że jest to w 100% wyniesione ze szkoły. Dlaczego? Dlatego, że szkoła operując transmisyjnym modelem przekazywania wiedzy i ustanawiając autorytety, siłą rzeczy będzie właśnie posiłkować się taką argumentacją. To musi być na liście lektur, bo to jest wybitne. Nie, nie dlatego, że jest takie, takie, a takie, nie dlatego, że jest wybitne, jest wybitne. Tego rodzaju argumentacja jest charakterystyczna dla osób, które sytuują się właśnie w pozycji autorytetu i chcą wam przekazać jakąś prawdę objawioną. I wy z tą prawdą objawioną możecie się co najwyżej entuzjastycznie zgodzić. Jeżeli będziecie mieć inne zdanie, oboj! Oh lepiej mieć przygotowany argument. I tak się składa, że to nie jest znowu mój wymysł, tak jak to bywa w serii dla każdego coś przykrego, mimo że jest ona vlogiem. Staram się Wam pokazywać, że jest jednak zakorzeniona w badaniach naukowych. Mianowicie, przez jakiś czas bada się już zjawisko, które się nazywa false positivity, albo forced positivity. Fałszywa pozytywność lub wymuszona pozytywność. I w artykule z tego roku swoją drogą, na łamach Applied Corpus Linguistics, pod tytułem You got this! A critical discourse analysis of toxic positivity as a discourse construct on Facebook, czytałem bardzo ciekawą rzecz. Rzecz. Mianowicie, że istnieje taki syndrom, który się nazywa Toxic or Forced Positivity Discourse, który jest charakterystyczny dla osób mających wyolbrzymiony a pozytywny e, obraz świata, który to wyolbrzymiony a pozytywny obraz świata, co istotne, starają się narzucać innym w obrębie swojej bańki. Ponieważ chcemy być w bańce społecznie akceptowalni, mamy też taką tendencję mówią w rzeczonym artykule badacze żeby no właśnie, przychylać się do takiego pozytywnego argumentu, no przecież nie ma nic gorszego, niż zostać wyłączonym z tego rodzaju panieczki, prawda? Bo jeżeli będziemy wyłączeni z tego rodzaju panieczki, to wtedy jest okazja do tego, żeby nas potraktować dokładnie tak samo, jak traktuje się każdego w sytuacji szkolnej, który ma inną interpretację. Czyli na przykład mówi nie, to nie jest arcydzieło, ja uważam, że to jest nudne! O! Mniej lepiej argumenty przyszykowane! Oj ojoj! Bo, bo wykraczamy poza dogmat pozytywności. Trzeba Nie wiem nie wiem, jak ludzi się w szkole z tego wy, 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 wyklucza. Eee, ale zgadzam się, zgadzam się. zobaczcie. Eee, pa, 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 pa. Nie można Mówienie, że coś się nie podoba. Się nie podoba. To ryzyk... niesie ryzyko. A myśleć pozytywnie o rzeczach, które oczywiście są ukazywane pozytywnie. Naturalnie, z tym pro... syndromem największy problem mają Amerykanie, bo kultura amerykańska jest taką kulturą sztucznej pozytywności, kulturą fałszywego uśmiechu, kulturą, w której ktokolwiek pracował z Amerykanami, ten wie, o czym mówię, nie możemy się spodziewać tego, że dostaniemy szczerą odpowiedź twarzą w twarz. Prędzej, że dostaniemy ją na piśmie albo że zostanie ona nam przekazana za plecami. I niestety coś podobnego zaczyna się dziać w Polsce również, i mam wrażenie, że jest ono wspierane przez wysiłki. I influencerów, i osób nie wiem, dziennikarzy, i osób mediów, no i oczywiście nauczycieli, którzy starają się nam pokazać, że w rzeczywistości no, nie ma emocji negatywnych. Zwróćcie uwagę, że to, co zarzuca się bardzo często ogrom wideo, o czym zacząłem ostatnio mówić i będę dalej mówił na no, ramach serii, to znaczy budzenie agresji, jest no, właśnie osadzone na tym przekonaniu, że jeżeli mamy emocje negatywne, to one są czymś złym, czym powinniśmy, czego powinniśmy się wstydzić. I. W dyskursie naukowym badającym fałszywą i toksyczną pozytywność bardzo podkreśla się właśnie to, że emocje negatywne czy negatywne opinie są akceptowalne tylko o tyle, o ile ich autor zobowiąże się do tego, że je wyruguje, że będzie z tym walczyć, że nie będzie taki negatywny i krytykancki, tylko że nawróci się i będzie wreszcie mówić pozytywnie i neutralnie. No, oczywiście można powiedzieć, że ja jestem w pewien sposób uprzedzony, ponieważ no, jak pewnie zdążyliście się zorientować, i jestem raczej po stronie. Wprost formułowania negatywnych sądów, nawet jeżeli jest to obarczone ryzykiem wystawienia się na pręgierz ze strony większości, która ma inne zdanie. Natomiast problem polega na tym, że ta większość, która ma inne zdanie, nie jest zła tak długo, jak długo nie chce tego zdania nam narzucić. Tak samo osoby, które mówią coś negatywnego, one zwykle nie chcą nam narzucić tego zdania, ponieważ z automatu sytuują się w pozycji osoby przegranej, chyba że mamy do czynienia z grupą czy z bańką, która myśli w sposób negatywny jako zbiorowość. No to wtedy jest inna sytuacja. Wtedy mamy do czynienia z innym rodzajem toksyczności, o którym bardzo często mówimy i z którym umiemy sobie radzić. Dobrze wiecie, że taką toksyczność zbywa się słowem, że to jest hate. I y, dolary przeciwko orzekom, że zaraz będziemy słyszeć, że negatywne ocenianie krakowskich potworów na Netflixie to jest hate, że negatywne okreś ocenianie pierścieni władzy Amazonu to jest hate, i za każdym razem będziemy słyszeć, że coś jest hejtem, bo w ten sposób można to łatwo zdewaluować. I łatwo. Pamiętajcie, jeżeli. Uh jeżeli, jeżeli um, jest tak, że um, na przykład um, Krzysztof Maj powiada się tak, jak większość rozżalonych wielkich fanów Tolkiena o um, pierścieniach władzy to to nie jest hejt bo on się wymawia w Kont on w kontrze do, do, do reszty świata. Um, jakby. Um, podrzuca, podrzuca ten. Uh, tą swoją krytykę. To jest krytyka wtedy. Uh, jeżeli, uh, uh, jeżeli. Jeżeli natomiast ktoś inny by krytykował coś, co on lubi, to już będzie. To już będzie hejt. Dokładnie tak. Ktoś mi nawet zresztą tłumaczył, że, że um, to, to jest tak, że no przecież mogli wrzucić e, że, że przecież mogli wrócić do tego do. Um, wrzucić fabułę w jakiś zakątek, w której nie było żadnej historii i e, jakby były, były rzeczy. E, by, by, by były rzeczy, które które, które tam się działy, to nikomu by nie przeszkadzały, ale jak są, ale jak są, jak te rzeczy dzieją się w, w, w tych opisanych miejscach, to już jest obraza. To już jest. No! Tragedia, tragedia. W związku z czym. Pamiętajcie, hejt jest tylko jeżeli my, jeżeli, jeżeli my mówimy. Znaczy, hejt nie jest, jeżeli my mówimy, a jest, jeżeli mówi kto inny. Tak? Także. Trzeba się pozbyć takiego argumentu z horyzontu. No bo jeżeli coś jest hejtem, jeżeli coś jest wyrazem nienawiści, to powinniśmy to potępiać. A co jeżeli coś jest wyrazem e, fałszywego, bezkrytycznego podziwu? Co jeśli. Je... No, już spory kawałek. Jest to wyrazem snobizmu. Co jeśli jest to mm, takim praktykowaniem chwalby dla samej chwalby, że będę chwalić jakiś utwór, dlatego że wszyscy inni chwalą i że dlatego, że go dawniej również chwalono, no to ja też będę robił to samo. Że będę mówić, że z systemem edukacji jest wszystko w porządku, no bo generalnie jest wszystko w porządku, a poza tym, no co możemy zrobić, przecież nie zlikwidujemy. No łatwo jest w ten sposób mówić. Bardzo łatwo jest przyjąć takie stanowisko takiego uczonego, zadumanego reformatora, że, no tak, oczywiście, że są problemy. Debatujmy. Zastanówmy się, jakie jest zmienić zastanówmy się jak sobie z tym poradzić i będziemy się tak zastanawiać i zastanawiać to, to, to o tym rozmawialiśmy całkiem niedawno że, że być może rozjebanie systemu nie jest rozwiązaniem problemu i że, że warto by, by pracować nad alternatywnymi modelami szerzej, ale może nie, 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 nie rozpierdalając system ponieważ jakiś system niestety jest konieczny i zastanawiać najbliższe 30 lat, w toku których kolejne osoby wyjdą ze szkoły straumatyzowane, kolejni studenci nie będą dostawać na studiach tego, po co się na studia zapisali, kolejne osoby będą ulegały wypadkom na lekcjach WF-u, kolejne pokolenia nauczycieli będą dostawać. To jak tam, jak tam, ile. Ja, ja na przykład po, 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 po tej wypowiedzi to spodziewałbym się, że. Eee, że, że tych wypadków w w WF-u to jest co najmniej tyle co wy kolej tra tra tramwajów we Wrocławiu. Co najmniej jeden dziennie, bo jak. Eee... 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 Bo ja bym, ja bym. Ja bym chciał się, chciał się dowiedzieć, ile jest tych. Eee, ile jest tych. tych eee... Wypadków na lekcjach WF-u, które tak. E, się. się non-stop zdarzają. Tak, i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, że. zresztą zaraz zobaczycie dalej. Jak tylko odwrócimy tę narrację, on mówi sam o sobie. I to jest tak ślepe z jego strony, że to się w głowie nie mieści. Coraz to mniejsze pieniądze, ponieważ są inne br No właśnie, może jeszcze chcesz statystykę, hejterze, tak. Priorytety budżetowe, kolejne to szkoły będą zamykane w którymś momencie, ponieważ ludzie zaczną mieć dość. I, ale, ale będziemy równolegle debatować. Bo przecież nigdy nie było takiej sytuacji w historii naszej kultury, żeby ktoś w zrywie rewolucyjnym coś zmienił. Absolutnie historia zmieniała się wyłącznie na drodze kilkudziesięcioletnich debat. Nigdy nie było tak, że do tej debaty prowadziła no, na przykład wojna albo powstanie albo rewolucja. Nigdy tak nie było. To jest zabawne, że mówi się w nauce o rewolucji w odniesieniu do zmiany paradygmatu myślenia, a zapominamy o takiej zmianie paradygmatu gwałtownej, rewolucyjnej w kwestiach społecznych, w dyskusjach politycznych, w debacie wreszcie na temat tego, jak funkcjonuje nasza kultura i nasza edukacja, czyli rzeczy, które mnie szczególnie są dość bliskie z uwagi na to, że się tym zajmuję zawodowo. I zast... Słuchajcie, sprawa jest rozstrzygnięta, potrzebujemy wojny, żeby... Krzysztof Maj mógł dostać swoją zmianę systemu edukacji. Inaczej się nie da. Inaczej się nie da, ponieważ... Ee, no, jako gatunek jesteśmy skonstruowani tak, że tylko zmieniamy coś wojną. Uczniowie muszą chwycić zawidły oraz pochodnie i zrobić nową rewolucję francuską. Dokładnie tak. Bez, bez z, z tego. Z prikazu, z prikazu pana Maja, co najmniej, co najmniej rewolucja francuska. Nie wiem, kto będzie. Nie wiem, co prawda, kto będzie Jakobinami w tej historii, i to mnie trochę martwi, ale. Le, 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 let's go! Let's go! Zastanawia mnie, dlaczego jest w nas taki opór przed. Ostrym osądem. Przecież to jest tylko osąd, to jest czyjaś osobista opinia. To nie jest tak, że ona jest komukolwiek narzucana. To jest coś, wobec czego możemy zająć stanowisko. Jak najbardziej krytyczne. Ale równocześnie to stanowisko nie powinno być krytyczne a priori. Czyli od razu, zanim wsłuchamy się w argumenty, nie powinniśmy mówić, o, o, on, on krzyczy i się denerwuje, to w ogóle nie będziemy dyskutować na temat tych gier wideo, skoro, skoro one wywołują taką agresję i, i takie dziwne reakcje. Albo o, on argumentuje w taki emocjonalny sposób i nieracjonalny, to w ogóle nie będziemy się wsłuchiwać w te argumenty, bo przecież to na pewno jest taki akt, to jest tak na pokaz. To nie jest tak, że ten człowiek tak, no, ma, tak ma na co dzień, na pewno tak nie jest. Równocześnie, jeżeli ktoś powie, że. Spektakl operowy jest arcydziełem, albo że muzyka poważna jest w oczywistym stopniu przejawem sztuki wysokiej, bo jest poważna, albo klasyczna, w odróżnieniu od klasycznego rocka, który już nie będzie muzyką poważną, bo, bo jest klasyczny, ale niepoważny. I wszyscy będą wtedy... Pewnie, no, przecież muzyka klasyczna, filharmonia, koncert rockowy, Woodstock, no nie no, gdzie, gdzie, gdzie wysoka, gdzie niska, gdzie wysoka, gdzie niska. Zazłem I... kilka argumentów. Znalazłem kilka argumentów, dla których nie klasyfikowałbym muzyki poważnej w ten sam sposób co roka I one wcale nie sprowadzają się do tego, że, 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 że jedno jest grane w miejscu A, a drugie jest grane w miejscu B. Tylko na przykład do tego, że dajmy na to. Eee, muzyka muzyka poważna bardzo często nie ma słów i ma oddawać linią melodyczną swój przekaz. A piosenki, well, więcej mają wspólnego z poezją niż z muzyką poważną, tak? Koniec końców. I w związku z tym, być może, być może, ustawianie ich w jednym miejscu jest nieuzasadnione. I zupełnie nie ze względu na to, że wara kmioty od, 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 od mojego e, mojej ulubionej muzyki. By the way, nie. Tylko e, dlatego, że po prostu środek ekspresji jest inny? A no, i nie zapominajmy o tym, że, że wiecie. Nie można powiedzieć, że Krzysztof Ma jest populistą, słuchając tylko jego argumentów i je komentując, bo wtedy należałoby najpierw wysłuchać jego argumentów i zrozumieć pozytywnie. Coś tam, coś tam, coś tam. I strasznie drażni. Tego rodzaju podejście każdą osobę, która stara się myśleć krytycznie. Interpretacja u Immanuela Kanta. Była utożsamiana z krytyką, dlatego macie tytuł Krytyka Władzy Sądzenia, na przykład. No, dlatego, że to jest interpretacja, że to jest namysł krytyczny nad rzeczywistością, a nas nauczono, że interpretacja to jest chwalenie spiżowych pomników i mówienie, że Mickiewicz jest wybitny, bo jest wybitny. God damn it, do tego stopnia nie rozumiemy, czym jest krytyka i interpretacja, że Ferdydurka, która śmieje się z tego rodzaju krytyki i interpretacji, mówiąc: a, 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 słowacki wielkim poetą był, jest na liście lektur, jest wysławiana jako wielka lektura się przewraca w grobie z taką prędkością, że mógłby zasilić turbinę. I pół miasta tą turbiną. To jest absurdalne, że w takim stopniu jesteśmy zafiksowani na myśleniu pozytywnym, na e, apropriacji, na ciągłym udowadnianiu wszystkim, że jeżeli znamy coś dobrego, jeżeli podoba się to nam, to na pewno jest to wybitne i oni też to muszą przeczytać, też to muszą zagrać, też to muszą docenić, że zapominamy, że kry do dzięki krytyce mamy lepszą sztukę, lepszą edukację, znaczy to nie w Polsce, ale może kiedyś będziemy mieć lepszą edukację, e, lepsze społeczeństwo, lepszą politykę, to no, też nie w Polsce. Złe przykłady dobieram coś dzisiaj. Więc na pewno nie mam racji, prawda? Bo tylko przykłady. Mogę nie komentować? Na moim patostreamie? Bo wiecie. <grybujesz> A... Wiecie, ja bym powiedział w ten sposób. Ja, jak słuchałem tego wczoraj, to ja wam powiedział. Ja widzę, skąd on wychodzi. Tak szczerze, tak zupełnie niezłośliwie. Eee... Natomiast. Eee... <słuch> ja nawet jestem skłonny uwierzyć, że on chce dobrze. Ale uważam, że ma po pierwsze tak olbrzymi przerost ego, że moje momentami przeraśnięte ego się kłania. A dwa, że te same recepty, które wyciąga przeciwko innym, na przykład to, że. Krytyka nie musi być głupia. Bo krytyka jest podstawą rozwoju. Nie dotyczą krytyki jego. Krytykowanie jego jest już atakiem na niego. Niezależnie od tego, czy wychodzi. czy wychodzi z, z punktu. Zrozumienia i um, być może chęć podniesienia pewnej dyskusji, czy z punktu um, po prostu weź się pan zamknij. I to jest dla mnie bardzo zabawne, ponieważ to bardzo mocno sugeruje, że Maj stawia się w takiej pozycji, że on by coś zmienił, on by chciał coś zmienić, ale jeżeli powiem mu się, że jego kierunki zmiany Niekoniecznie są dobre. To on z automatu uznaje, że my go nie słuchamy, tylko jesteśmy przeciwni jego postulatom, bo jesteśmy głupimi krytykantami. Przykłady, które są starannie dobrane i są na karteczce, i są odczytane, są dobre. Argumentacja, która jest żywa, która jest emocjonalna, która przekazuje coś ponad suche dane, jest absolutnie do zdezawuowania. No i nie zapominajmy oczywiście o najważniejszej kwestii. To znaczy o tym kulcie autorytetu. Tylko nie zastanawialiście się czasem, jak to... Ja uwielbiam, ja uwielbiam, jak on jednocześnie e, mówi, mówi o tym snobizmie noblistów, a jednocześnie wymachuje językiem, e, w którym dezawuowanie po prostu tak mu wpada pod tego. To, ja, ja nie wiem, ja nie wiem, eee, to jest troszkę tak, jakby eee, wysoki rejestr u innych był zły, ale wysoki rejestr u niego był dobry. To jest, że z jednej strony mamy w Polsce kult autorytetu, że nauczyciel ma zawsze rację, że podręcznik ma zawsze rację, że podstawa programowa Owa... jest bezsprzecznie słuszna, a jednocześnie mamy tych Stereotypowych wujków i ciociek locie na Facebooku, którzy cytują jakiś tekst w internecie bez żadnego źródła. Mamy tych dziennikarzy, którzy nie podają źródeł w artykułach popularno-naukowych. I mamy tych ludzi, którzy polemizują z naukowcami, polemizują z tezami naukowymi o odszczepień poczynając, a na kulistości Ziemi kończąc, tylko za pośrednictwem swojego chłopskiego rozumu, albo zdrowego rozsądku, który od chłopskiego rozumu różni tylko umowa społeczna. To nas nie dziwi, ten kontrast dziwny. Kult autorytetu versus negowanie autorytetów. I to negowanie autorytetów naukowych, ludzi, którzy spędzili 20, 30, 40 lat nad dyskutowaniem, polemizowaniem, pisaniem artykułów naukowych, zgłaszaniem grantów, zdobywaniem finansowania na te granty, które jest recenzowane przez innych naukowców, na uczestniczeniu w społeczności, która. Surprise, surprise nie robi nic innego, tylko recenzuje ich tezy. Nie da się być naukowcem i mówić bzdur przez całe życie, ponieważ prędzej czy później ktoś złapie nas za rękę i powie, ten człowiek mówi bzdury. Na tym polega. Szyszko? Możemy, możemy powymieniać, powymieniać tych tych wielkich pracowników naukowych, którzy. Być może... Być może wcale nie byli tacy dobrzy? Możemy porozmawiać ile... ile... tego Jordan Peterson już pierdoli swoje głupoty? Co... 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 co, co tam? Co tam? Naprawdę nie jesteśmy w stanie znaleźć tych naukowców, którzy... Którzy, którzy. Ale czarnek to jest w ogóle. Czarnek przecież nawet chyba nie jest związany z pedagogiką, e, jeżeli chodzi o pole tego. O ziębę on zaraz. E... Nie, nie, no dobra, ale ziemba właśnie e, tutaj jest kiepskim przykładem, bo chodzi o autorytety, autorytety. Ludzi, którzy. E, którzy e, są w jakimś obszarze, nie? autorytetami. Znaczy. Maj, bez ani jednej publikacji w kwestii edukacji, mógłby nie być nazwany autorytetem tak koniecznie w tym wszystkim, ale. nim jest, bo mówi nam, że pracuje od 30 lat nad tym, tam 20 lat nad tym. Społeczność akademicka i ten. Zawór bezpieczeństwa, który jest w niej zamontowany na stałe, że bardzo ciężko jest przejść przez wszystkie etapy promocji doktorskich, habilitacyjnych i zostać krytynem. Dalej, ciężkie to jest. Więc. Tak? No dobrze. O, Pinker jest świetnym przykładem. Więc jest niższa szansa na to, że jeżeli polemizujecie z kimś, kto jest naukowcem, jest doceniony. A może Zimbardo? Może porozmawiamy o Zimbardo, który, który jest autorytetem, co? Którego kultura e, dalej się nie pozbyła, jak czegoś, co się przykleiło do Buta naukowcem, nie pseudonaukowcem jak doktor Zięba, albo doktorem takim, który uważa, że musisz sobie to wpisać na LinkedInie przed imieniem i nazwiskiem, bo inaczej to, to trochę słabo będzie, będzie za krótkie to imię i nazwisko. Nie, mówimy o naukowcach, którzy są naukowcami z przekonania, takimi, że nie muszą wam wycierać gęby tym, jaki mają tytuł naukowy, bo swoją walidację już w swoim życiu odebrali od wybitniejszych No, tutaj dostaję od Marysinki Mary też wzmiankę o tym, że e, jednym ze źródeł, e, wiecie, punktów do, 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 do waszych publikacji, e, miejscem, gdzie możecie opublikować wasze głębokie, wy, g, g, głębokie ciężko wypracowane e, rzeczy, e, jest na przykład polski ziemniak, nie? Był, był, był. już nie jest o. Więc e, wiecie, wiecie literatura naukowa praktycznie e, wolna jest od, od rzeczy, które e, są w jakikolwiek sposób umożliwiające fałsz, nie? Nie, nie ma takich rzeczy, praktycznie, praktycznie no, no nie ma mniejszych Prawdopodobnie ludzi, i naprawdę tego nie potrzebują, i będą się charakteryzować raczej skromnością i otwartością na idei, także polemikę. To dlaczego tacy ludzie spotykają się z negacją? Dlaczego w Polsce to się często zdarza, zresztą wyśmiewa się naukowców, że ha, tam doktorek czy profesorek, co on tam wie? Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Na idei, także polemikę. I naprawdę tego nie potrzebują, i będą się charakteryzować raczej skromnością i otwartością na idei, także polemikę. To dlaczego tacy ludzie spotykają się z negacją? Dlaczego Otwartość na, na polemikę. Jakie masz kompetencje, by ze mną rozmawiać? Who do you think you are? Bo ja tu nie mówię o swoich poglądach, tylko odnoszę się do swojego doświadczenia i wiedzy. Zastanów się, do jakich kanałów przyjąłem zaproszenie, dlaczego to zrobiłem? Eee, a robiłem to nie patrząc na suby i wyświetlenia. Filozofia, tak bardzo. Okej, okay, mało subów i wyświetleń. Pająki. Nie mam pojęcia, co to jest, więc I guess, okej. Okay. Szymon mówi. UWAGA naukowy bełkot. To, 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 to totalnie nie był cloud chasing. To było on powiedział <kłysy> profesor doktor e, Szymon e, e, habilitowany e, z pewnością będzie dla mnie idealnym rozmówcą, który totalnie mnie nie ucieszy. nie, 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 nie ośmieszy. Nie, nie Maj mówi, że, że nie wierzymy w autorytety i nie słuchamy autorytetów. On. Ja nie będę przekręcał jego postulatów. Jednocześnie, ponieważ celowo zapisywałem te rzeczy, ee, pamiętajcie, że, 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 że e, nie możemy się odwoływać do doświadczenia, tylko trzeba przytaczać dane. Ponieważ wiecie, jak już raz ustanowicie swój autorytet, to. To, 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 to po prostu musicie tylko o doświadczeniu już potem mówić. Eee, no i, i, i bardzo, bardzo, bardzo dużym problemem jest to, że nie powinniśmy nazywać rzeczy szmirą bez argumentacji. Czy mogę próbować argumentować w takim razie? Coś on robił w naukowym Bełkocie, Na pewno czytał dla niego jakieś top 10 wynalazków, czy tam odkryć, czy osiągnięć naukowych, ale nie wiem, czy, czy normalnie też z nim rozmawiał. Nie masz merytorycznego startu do nich, nic do zaoferowania światu poza swoją bezczelnością i hamstwem. Fair, fair, jestem bezczelny i hamski, no stop. Zajmij się wreszcie sobą, bo mnie nudzisz. Możesz sobie na mnie kręcić zasięgi. Ad mortem us random. Okej. Okay. Okay. Ale, póki Twój kanał ogranicza się do patostreamów, mój wizerunek publiczny jest zbyt cenny, by go brukać przez afiliowanie się przy czymś takim. To w Polsce to się często zdarza zresztą, wyśmiewa się naukowców, że Haha, tam doktorek czy profesorek, co on tam wie. No z bardzo prostego powodu, to znaczy z tego, że ten kult autorytetu, ten kult pozytywności, tej toksycznej pozytywności, który zaczyna się w szkole jak niestety większość rzeczy, które są plagą w naszej cywilizacji, w naszym społeczeństwie, w którymś momencie wywołuje w nas wstręt. Jeżeli nie zgadzamy się z jakąś ideą, jeżeli widzimy, że ktoś jest na przykład, no nie wiem, kiepskim autorytetem w jakiejś kwestii, a cały czas pozuje na ten autorytet, to w którymś momencie zareagujemy z niechęceniem. I pewnie nic ważnego nie padło, przejdźmy dalej. Moja teza jest taka, że niestety przez kształt edukacji w Polsce bardzo dużo ludzi odchodzi czy, na czy, przykład. Czy czy, czy 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 Czy. Czy. Tam po. Ja dobrze słyszę, moja teza jest taka. Ło, kurwa! Łopanie! Łopanie! To nie jest pogląd, to jest wiedza. z doktoratu, ze studiów, do biznesu, mimo że to są bardzo zdolne jednostki i niesamowicie dużo wniosłyby do nauki, ponieważ ma po prostu dość i żywi wstręt wobec naukowców, żywi wstręt wobec nauczycieli, żywi wstręt wobec edukacji właśnie z tego względu. Mordo, ale jesteś kulturoznawcą, a nie doktorem pedagogiki. Nie wiem, jak to dosyć mocno podkreślić. To nie jest twój obszar specjalizacji, że roztoczyła ona taki nimp toksycznej pozytywności wokół autorytetu, wokół kanonu, wokół podstawy programowej i wokół całej reszty tych wszystkich fetyszy, które są w edukacji, które są nienaruszalne. Tak dogmaty religijne są nienaruszalne, tak samo pewne rzeczy w naszej cywilizacji są nienaruszalne. Dlaczego nie mamy debaty na temat systemu oceniania? No dlatego, że ono jest ucięta w zarodku. Jeżeli system oceniania jest stworzony po to, żeby uzasadnić istnienie egzaminów, to bez likwidacji egzaminów nie zlikwidujemy ocen. To jest proste. Ale w momencie, w którym nie mamy debaty na ten temat i w momencie, w którym debata ucina się na poziomie, ale w zasadzie po co nam oceny, to nie będziemy kontynuować tej debaty na poziomie, ale po co nam egzaminy? Bo już naruszyliśmy jeden dogmat i drugiego nie możemy naruszyć, bo wtedy zostaniemy wyklęci poza margines. Dlaczego myślicie, że pedagogika alternatywna rozwija się głównie w szkolnictwie prywatnym? Bo nie, nie jest tak, że rzeczy, o których ja mówię, nie są obecne w szkolnictwie. Są obecne. Spójrzmy. Eee. Światotwórstwo w grach wideo. Fantazji i science fiction we współczesnej kulturze. Te, te, teoria literacka, warsztaty, projektowanie gier wideo, budowanie świata, a budowanie tego, badania, budowanie świata, transmedialność, badania gier wideo, nauka budowania świata, publikacje, światotwórstwo w fantastyce. Expert for free innovation freelance, uh, being a part of an exceptional team uh, with a chance to contribute in the area of applied world building studies. That's more of a merit than any job description. Okay. Uh, nadzorowanie. Uh, Promocyjnej i pierowej strategii AGH, e, zarządzanie kanałami social media, innowacja, kiedy to możliwe, G guest lecturer, światotwórstwo w fantastyce, e, Wicepromotor, tak? E, Pro, 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 projektu Tomasza Bonikowskiego dotyczące, dotyczącego roli muzyki w budowaniu świata. Eee, creatio Fantastica. Eee, Editor in, Chef. Eee, in chief, tak. Mhm, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. eee, No dalej nie widzę nic o edukacji. Eee, Desktop Publishing Specialist wciąż nic. Ośrodek badawczy Fakta Fikta. Ee, mm -hmm, narracje fantastyczne. Kurczę, czekaj, ale znajdę, znajdę. Ee, Researcher in National Center for Research and Development's Gaming Project. NARA, narzędzie kompleksowo wspierające tworzenia fabuły w gier, e, g, g, gier wideo. Wciąż nic. Ee, tutaj to samo. PhD Candidate. Zupełnie tak. <laughs> Zupełnie tak, jakby. Jego jedyną kompetencją w budowaniu. Um, systemów edukacji jest to, że jest specjalistą światotwórstwa. Ale jestem oczywiście małostkowym kurwa człowiekiem, który przecież nic nie ma do powiedzenia, nie. I nawet mogę zaadaptować żart, który o mnie kiedyś, kurwa, rzucano. Kiedyś rzucano o mnie regularnie żart, że, kurwa, nie mam prawa jazdy, bo ja i moje ego nie pomieścilibyśmy się w samochodzie. w szkolnictwie prywatnym. I ja walczę o to, żeby one były obecne w szkolnictwie publicznym, państwowym. Dlaczego pracuje na uczelni, która jest państwowa, a nie na uczelni, która jest prywatna? Mm, ciekawe dlaczego. Dlatego, że właśnie wierzę w to, że to jest jedna, jedyna dobra rzecz, jaka jest w naszej cywilizacji jeszcze. Brudenko, ale zapomniałeś powiedzieć, gdzie jeszcze pracujesz. Może niepotrzebnie zamknąłem, bo może e, mo, mo, Może warto powiedzieć, gdzie jeszcze w tej chwili pracujesz. Może po prostu e, na tej uczelni jest ci wy, wy, wygodnie, bo możesz się zajmować też innymi projektami w międzyczasie. Ponieważ jesteś na AGH, e, jesteś we Free Innovation, jesteś. E, game lecturerem, guest lecturerem na warszawskim. Eee, to, to, to skończyłeś już, ale tu jeszcze coś było, czego nie skończyłeś, z tego co pamiętam. Może to wynika z tego, że tego gamingowego projektu czy ty nie robiłeś przypadkiem wciąż? Bo tu masz raz, dwa, trzy, cztery projekty. Może dlatego jesteś na, pu na, 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 na publicznej uczelni. Że... Jesteś w więcej niż jednym miejscu. Czy to może być powód? Ja tam nie wiem. <tryk> I to nie w całej cywilizacji zachodniej, bo pamiętajmy o systemie anglosaskim: to znaczy bezpłatna, a ściśle jest darmowa, bo jednak jest opłacana z podatków, edukacja i otwarta nauka. Gdybym w to nie wierzył, dawno bym nie pracował w tym zawodzie. Czekaj, ja poczekajcie, bo ja tego o anglosaskim za pierwszym razem też nie zrozumiałem i wolę zrozumieć. Dlaczego pracuje na uczelni, która jest państwowa, a nie na uczelni, która jest prywatna? Hmm, ciekawe dlaczego? Dlatego, że właśnie wierzę w to, że to jest jedna, jedyna dobra rzecz, jaka jest w naszej cywilizacji jeszcze. I to nie w całej cywilizacji zachodniej, bo pamiętajmy o systemie anglosaskim, to znaczy bezpłatna, a ścisiem jest darmowa, bo jednak jest opłacana z podatków, edukacja i otwarta nauka. Gdybym w to nie wierzył, dawno bym nie pracował w tym zawodzie. Ale ponieważ w to wierzę, chcę, żeby zmieniało się i reformowało szkolnictwo publiczne, i żeby zmieniała się również i reformowała równie mi y, bliska i równie dla mnie istotna polska kultura, ponieważ widzę z roku na rok, że ludzie po prostu się zniechęcają i zaczynają pałać nienawiścią albo niechęcią do jednego i do drugiego, a ja tego nie chcę. Nie chcę, nie chcę żeby w Polsce nauczyciele byli znienawidzeni przez uczniów, a są na dobrej drodze do tego, biorąc pod uwagę rzeczy, o których czytam w komentarzach pod tym filmem. Nie chcę, żeby byli nienawidzie... nienawidzeni, ale czekajcie, to było 2753. Pominajmy także o WF-ie. WF kształtuje w, wciąż, kształtuje także tryb życia naturalnie uczniów i to, że się na nich wyżywają ale przecież w 90% wszystkim im zależy na dobru uczniów i to, że się na nich wyżywają, to jest jakiś drobny margines i nie należy tego traktować jako regułę. Należy tym epatować, ponieważ jest również bardzo dużo rzeczy pozytywnych. drodze do tego, biorąc pod uwagę rzeczy, o których czytam w komentarzach pod tymi filmami. Bo nie, to ja nie wymyślam sobie tego wszystkiego. Zresztą nieprzypadkowo seria dla każdego coś przy którego rozpoczęła się akurat od vloga na temat kultury polskiej, a nie na temat edukacji. To dopiero jak zacząłem wczytywać się w komentarzach i zobaczyłem, jak bardzo jest źle, zrozumiałem, że to nie jest tylko moje doświadczenie i doświadczenie moich kolegów, osobliwie tych najzdolniejszych, co ciekawe zazwyczaj, że edukacja ich udupiała. Nie, to nie jest... Byliśmy tacy genialni, a ta jebana edukacja. Wszystko było zajebiście, gdyby nie te dzieciaki, no? Elo. Elo! Dzięki za drugi miesiąc! nie jest doświadczenie paru osób, to jest doświadczenie, które zaczyna być doświadczeniem generacyjnym. I zawsze będę powtarzał, wszystko w porządku, jeżeli ktoś miał pozytywne doświadczenia, ale pamiętajcie o tym, że ta wasza pozytywność nie może zmienić się w toksyczną pozytywność. To, że wam jest dobrze, nie znaczy, że innym jest dobrze. Syty głodnego nie zrozumie. Tak samo jak zdrowy psychicznie nie rozumie człowieka z depresją, tak samo jak człowiek, który nie zmaga się z zaburzeniami odżywiania, depresja nie jest chorobą psychiczną. Ja nie zrozumie człowieka otyłego. I w momencie, w którym będziemy mieli kult toksycznej pozytywności, narzucania pewnych wzorców, narzucania norm, nigdy nie będziemy mieć rzeczowej dyskusji. Nigdy nie będziemy mieć dyskusji, która jest emocjonalna, która faktycznie transmituje coś, co jest ważnego w naszej kulturze. Więc tak, w internecie. co, naj... tak cały czas myślę o, tych, o tym braku zaburzeń, to ja, ja, ja myślę, że, że są ludzie, którzy nie mają zaburzeń odżywiania i są w stanie zrozumieć osoby otyłe. Łatwiej jest, moi drodzy. Najłatwiej. Mówić o rzeczach pozytywnych. To się sprzedaje, to lubią reklamodawcy. I zresztą są na ten temat liczne badania. Na przykład ten tekst: Positive Vibes Only, który też Wam podlinkuję w opisie, żebyście mogli skonfrontować to, co mówię, z tym, o czym mówią badania naukowe. To jest akurat tekst popularno-naukowy. Positive Vibes Only, czyli pozytywne emocje też się będą sprzedawać. Będą się sprzedawać lepiej niż emocje negatywne. Prepozorom! No oczywiście, że będziemy mieli gatunek, który sam uprawiam na YouTubie, to znaczy gatunek grantu. Oczywiście, że będziemy mieli także wszelkiego rodzaju patostreamy, które akurat ja. W odróżnieniu od niektórych streamerów. Nie uprawiam na YouTubie. Ale nie zmienia to faktu, że to są rzeczy, których nie będzie akceptować społeczeństwo w pełni. To nie jest coś, pod czym podpisze się każdy reklamodawca. To nie jest coś, co będzie się sprzedawać także w tym nieekonomicznym sensie, tylko w sensie symbolicznym. Nie będzie się sprzedawać dlatego, że budzi kontrowersje. A jeżeli coś budzi kontrowersje, to znaczy, że jest shady. Niechybnie, jest, no jeżeli ktoś się z czymś nie zgadza, to jest coś w tym nie tak. I wiecie co? Całe życie słyszałem, jak chodziłem do szkoły, Krzysztof, ty jesteś taki negatywny cały czas, że ty się dojrzejesz to nie będziesz. Oj, oj, oj. Obawiam się, że ta przepowiednia się nie sprawdziła. Ale jeszcze drugą rzecz słyszałem, wiecie? To znaczy, słyszałem, że w którymś momencie zrozumiem, że nie mam racji. W którymś momencie zrozumiem, że świat jest bardziej złożony. W którymś momencie zrozumiem, że potrzebujemy kanonów, potrzebujemy wartości, potrzebujemy norm. No nie. Jedyne, co zrozumiałem, to to, że jest to niejednoznaczne, że jest to złożone. Ja bym, ja bym po, po postulował, że ten moment jest po prostu wciąż przed nim i że to może być <grymne> fajne. Eee, I że to może być po prostu kwestia tego, że eee, te rzeczy są... jeszcze do zrozumienia. Chyba, że on już jest w terminalnej fazie swojego życia. Wtedy bardzo mi przykro, I guess. Wiesz, e, e, Apologeta, ale to jest tak, że ja bym nie, nie, nie uciekał do takich hiperbol, bo e, jakby takie hiperbole jest bardzo trudno strącić. Ja mam... Moją bardzo dużą obawą, w związku z tym, co mówi... Co mówi Mai, jest to, że on troszkę nie kumarza Ustanawianie norm może niekoniecznie w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, bo nie, nie będę upierał się, że to jest dobre, dobre miejsce, eee, tylko, e, tylko ustanawianie jakichś norm, na przykład minimum tego, czego trzeba uczniów nauczyć. Nie, wiecie, nie e, rozplanowanie nauczycielom 100% czasu, który zajmują, ale minimum tego, co, 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 co muszą. Czego muszą nauczyć, co w sumie powinno być podstawą programową, która, która mogłaby być rozwijana, gdyby, gdyby nie była tak koszmarnie rozwleczona, to, to mogłyby być dobre rzeczy, tylko że. To, to, to minimum byłoby potrzebne między innymi po to, żeby. Upewnić się, że pewne fundamentalne elementy zrozumienia naszego świata wciąż obowiązują. nie? że jest różnorodne, że potrzebujemy nie tylko białych Jedi, ale potrzebujemy też szarych Jedi. Nie ma czegoś takiego, że jest z jednej strony Sitowie, a z drugiej strony Jedi. Jest też szarość pomiędzy. I Prawda jest taka, że to spektrum szarości jest najczęściej najciekawsze. I Widzicie, to jest szary Jedi. To jest ta, to jest ta um, super, super niekanoniczna, nie, nie przynajmniej nieistniejąca nie do końca w kanonie, z tego co rozumiem, bo nie ma żadnego kanonicznego szarego Jedi. E, sekta Jediów, którzy z jednej strony odebrali nauki od Rady Jedi, ale potem poszli swoją drogą. Potem stali się takimi samotnymi wilkami, takimi samcami. Użyłbym jakiejś greckiej litery tutaj, ale nie wiem jakiej. Macie jakiś pomysł, jaka grecka litera mogłaby dobrze działać? Taka, taka żeby pójść sobie samemu i być takim samodzielnym, a jednocześnie, wiecie, rozwiniętym. Takim, takim, prawie, że alfą, ale jednak, jednak lepiej niż alfa? Nie, wciąż, wciąż nie widzę na czacie dobrej odpowiedzi. Nie, 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 nie. O właśnie! Tego mi brakowało, no! Także właśnie tego potrzebujemy. Potrzebujemy elementu negatywnego oraz elementu pozytywnego, tylko że problem polega na tym, że w tym momencie w kulturze. No właśnie, potrzebujemy pozytywnego i yy, yy, yy negatywnego, czyli Sithów i Jedi. A większość ludzi w uniwersum Star Wars jest pomiędzy tym konfliktem. Nie wiem, czy to mi się uda na nagraniu pokazać, ale tyle mamy elementu pozytywnego, a ten element negatywny jest gdzieś tyle, tak, na tej skali. Jest tego mało, wbrew pozorom, a to, że to zauważamy, jest tego najlepszym dowodem. Mam kontrtezę. Moja kontrteza brzmi tak. Eee, nie potrafimy zdzierżyć eee, tego, że istnieje dużo krytyki, Dlatego że postrzegamy większość otaczającego nas świata negatywnie, jako niosącego ze sobą problemy, zagrożenia i powody do niepokoju. W związku z czym desperacko szukamy pozytywności, nawet jeżeli ta pozytywność jest zakłamana, to przyjmujemy ją łatwiej niż negatywność, dlatego że negatywnością jesteśmy otoczeni zewsząd. I dlatego że między rosnącym. E Rosnącą ratą kredytu, a tym, że za granicą jest wojna, a tym, że zaraz nas zabije globalne ocieplenie, chcemy usłyszeć coś, co nie będzie kolejnym przejawem beznadziei. I może racje miały osoby, które mówiły Majowi, że musi dorosnąć do tego, żeby zrozumieć, że niestety na krytykę jest czas i miejsce. Ale przez większość czasu ludzie potrzebują czegoś innego niż krytyka, ponieważ negatywizm już mają w nadmiarze. Taka skromna, prosta teza. I mówię to: wiecie dlaczego, wiecie, dlaczego mówię to z dużym przekonaniem w tym momencie? Dlatego, że dokładnie to samo mogę powiedzieć o sobie. Dokładnie to samo. Dlatego, że ja bardzo często nie widzę eee, tego, jak bardzo się robię negatywnie. Dlatego, że nie widzę. Jak bardzo mój negatywizm, moja chęć krytykowania rzeczy, które na krytykę jak najbardziej zasługują, e, nie zgrywa się z tym, że ludzie dookoła mnie mają bardzo dużą potrzebę gdzieś e, odsapnięcia, mają potrzebę gdzieś wzięcia wdechu, a szczególnie jeżeli chodzi o rozrywkę. Dlatego, że ludzie podchodzą do rozrywki czasem na zasadzie: Nie ma mózgu i jedziemy. I tak, ja wkurwiam mnie straszne kopium, jakie zapadają ludzie, kiedy im mówię, że uważam cyberpunka za złego i tłumaczę dlaczego, a oni mówią: Pff, Nie znasz się. Oczywiście, że mnie wkurwia. Ale jednocześnie rozumiem z jakiego punktu oni wychodzą i nie mogę, się, nie mogę mieć do nich pretensji, ponieważ dla nich moja postawa podważa ich fundamentalne spojrzenie na świat. Pod tytułem Ja chcę od tego rozrywki, nie mów mi, że to jest zepsute. Bo nie zauważamy, jak wiele jest tej pozytywności. Toksycznej pozytywności w naszej kulturze, ale z łatwością zauważymy właśnie patostreamera. I co więcej on, tym więcej otrzyma wyświetleń, tym więcej uwagi przez ten jeden moment, kiedy będzie na fali, bo właśnie będzie wyróżniać się tym, gdyby w naszej kulturze była równowaga. I na tym etapie nie jestem pewien, czy to ja jestem patostreamerem, czy to on jest patostreamerem, czy kto jest patostreamerem, skoro wszędzie jest pozytywność, a zwracamy uwagę na, na patostreamera. Nie rozumiem. Przez cały ten materiał byłem przekonany, że on mówi o tym, że on jest oceanem negatywności, kto, znaczy, że on jest wyspą negatywności, krytykującą wszystko w oceanie pozytywności. Ale teraz nam tłumaczy, że my dostrzeżemy bez problemu i zakochamy się w. E, Pato Streamerze, ponieważ on tutaj jest inny niż wszystkie inne. Tymczasem ja mam dalej poczucie, że. Dużo osób zachwyca się ludźmi, którzy. Są tak sztucznie, sztucznie pozytywni, że warto by ich wyjebać przez okno. Waga tych dwóch pierwiastków, nie wybijałoby się to, co jest negatywne. Nie wybijałoby się to, co jest naganne. Nie wybijałoby się wreszcie to wszystko, z czym się nie zgadzamy. Gdyby na przykład na temat edukacji wypowiadano się w zróżnicowany sposób, to znaczy mówiono zarówno o kwestiach, które są patologiczne, jak i o tych, które są dobre, i robiono to całymi latami, to nie byłoby nagle takiego zrywu, nie byłoby tylu publikacji na ten temat, które ukazują się przypadkiem, przypadkiem od czasu, kiedy pandemia obnażyła patologię szkolnej edukacji. Nie byłoby tego wszystkiego i nie byłoby to tak zauważalne. Mikołaj Marcela, autor książek, które często cytuję, nie byłby prawdopodobnie zapraszany do Dzień Dobry TVN jako ewenement. Boże, drogi, doktor mówi na temat tego, że należy szkołę zreformować i to radykalnie. Jak to się godzi, żeby pracowników... No tak, tylko, że jak oglądaliśmy ostatnio e, pana, pana Marcele, tak, to e, problemem, zarzutem, który, który, który tam padł, o, przynajmniej z mojej strony, ale może, mam, mam nadzieję, że przynajmniej część moich widzów też odebrała to podobnie, jest to, że te rozwiązania były w ten sposób klasistowskie, że absolutnie nie otwierały się na to, jak mogą osoby spoza. Osoby niespełniające pewnych wymogów technicznych i warunków życia. Że, że, że osoby niespełniające pewnych warunków technicznych i warunków życia po prostu się nie łapały na te rozwiązania. Uniwersytetu mówił takie rzeczy. Tak było na początku, a potem się okazało, że ten pracownik uniwersytetu, jak i paru innych, cytują po prostu badania naukowe, które są prowadzone na zachodzie te jakieś 20 lat z Okładem. Tylko, że nagle zaczęło być forum do tego, żebyśmy mogli na ten temat mówić. Bo wcześniej nie było tego forum, ponieważ ludzie sobie nie zdawali sprawy z tego, jaka jest skala, ponieważ były te wszystkie negatywne przejawy tłumione. Ponieważ jeżeli dziecko przychodziło z jakimiś negatywnymi uwagami na temat szkoły do rodzica, to rodzic oczywiście, nie no, no, to że to, jakiś to, 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 to się raz zdarzyło, to nie, no, ale spojrz, na, nauczyciele też ludzie, tak? Tak samo jak było na dyskusjach nad pedofilii w kościele, tak? No to, no, ksiądz też człowiek, no przecież no, może, każdy, zawsze może się w każdym tym społeczeństwie, w każdej grupie społecznej może się zdarzyć ewenement, może się zdarzyć taki przypadek. Po czym przyszli sekielscy i nakręcili reportaż, który Tosik w tym rozumowaniu zmienił. I znowu, gdyby nie dyskurs fałszywej pozytywy... Co zmienił? ...ty wszystko jest w porządku, po, przysypujemy, zasypujemy pod dywan, tak? Nie ma tematu, nie byłoby tego tematu tak nasilającego się. I tutaj ma rację swoją drogo Tomasz Terlikowski, mówiąc Tomasz telikowski prawicowy dziennikarz, mówiąc o tym, że dużą winą właśnie po stronie kościoła jest to, że ten temat nie został rozwiązany w porę. Bo teraz się to odbija rykoszetem. I na szkolnej edukacji też to się zaczyna odbijać rykoszetem i będzie się odbijać. Czy w porę, znaczy 40 lat temu? Bo 50 lat temu nie, nie wiem, nie wiem, kiedy to było w porę. Patrząc na to, że matka Teresa dalej jest świętą. coraz bardziej rykoszetem, a jak jeszcze bardziej przegniemy z dyskursem fałszywej, toksycznej pozytywności, to zacznie się to odbijać na naszych codziennych rozmowach i kontaktach społecznych i międzyludzkich, tak jak odbija się to od lat na kontaktach międzyludzkich w Ameryce. W końcu doprowadzimy do tego, że będziemy w rodzinie unikać negatywnych tematów, będziemy się bali poruszyć negatywnego tematu, będziemy balić, bali się formułować e, negatywnych opinii, stanowczych opinii, bo będziemy się obawiać również tego, że będziemy podlegać stygmatyzacji. Nikt nie lubi być stygmatyzowany, chyba że ma tendencję do tego, żeby ignorować opinię większości, co jest zdrowym podejściem do życia, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może to umieć wykształcić. Co robiła matka Teresa? Matka Teresa prowadziła e, takie lecznice na zasadzie a niech cierpią, wiesz? Takie, takie że jak sobie człowiek za dobrze nie pocierpi, to, 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 to nie dozna zbawienia. Krótko mówiąc, pamiętajcie, że negatywność tak, jest toksyczna, ale narzucanie pozytywności, pozytywnego myślenia dla samego pozytywnego myślenia jest równie toksyczne i sprzyja tworzeniu bańek społecznych, które są taką plagą naszego współczesnego, scyfryzowanego społeczeństwa i pewnym paradoksem, bo w czasach, w których powinniśmy się cieszyć swobodnym przepływem informacji, nagle on swobodny nie jest, ponieważ jest zamknięty w bańkach. Jest zamknięty w e, tym dyskursie, o którym wam opowiadałem ostatnio przy okazji omawiania problemu agresji w grach wideo, to znaczy confirmation bias, błędem potwierdzenia. Szukamy walidacji, szukamy potwierdzenia tego. E, o czym myślimy. Będę cię w tym materiale, w którym stwierdził, że jeżeli ktoś nie ma w tytule swojej pracy albo w jej treści słowa groznactwo, to znaczy, że nie potrafi się wypowiedzieć o tym, czy gry wywołują przemoc. I tego, co uważamy za prawdę. No i to może być bardzo problematyczne w momencie, w którym okaże się, że przez to, że szukamy takiego potwierdzenia i przez to, że szukamy walidacji, tak naprawdę potwierdzamy opinię naszych retorycznych oponentów. Bo, czego jest dowodem fakt, że tak bardzo potrzebujemy do wartościowania z zewnątrz? Jak nie tego, że, jak mówił zresztą Gombrowicz w ferdyturkę, szkoła nas udupia. do następnego. Tu za zygzakiem tak spłynęła. Nie mogę się powstrzymać. Nie mogłem się powstrzymać. Może jestem, może jestem prostym, prostym człowiekiem. Prostym człowiekiem. Znaczy, na pewno jestem prostym człowiekiem, ja nie mogłem się powstrzymać. Człowiek jest tak zajebiście niekonsekwentny w tym, co mówi. Że pamiętajcie, rzeczy są złe, póki nie są dobre i to jest. E, to jest tego. Mówienie, że coś tam się nie podoba, nie się ryzyko wykluczenia z banieczki, ale także słuchajcie wszystkich którzy mają odpowiednie doświadczenie i zamykają się przez "a i zamykają się przez to w bańce. E, bo, 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 bo tak jest. E, szkolnictwo nie tłumaczy, że coś jest w kanonie, bo mówi tak, bo tak, Ale MI tłumaczy, dlaczego mamy go słuchać, ponieważ... On ma autorytet i 15 lat zajmowania się czymś innym, co znaczy, że ma autorytet też w tym, tak mniej więcej. Zobaczcie, zaproponuję na przykład, zaproponuję na przykład żebyście zostawili suba albo donate'a. Albo dołączyli do patronów, patronek i osobów patronujących. Tak, jak zrobiły to te osoby: Dawcy, bitze, Adam, Pawełski, Sakumiak, Jacek, Kilejski, Małgorzata, Steinok, Czubeska, Neurośima, Rafa, Paweł, Krzysztof Kołodzie, Ja, Cześć, jestem Janek i Elej. Osoby dające kawę z ciastkiem: Julia Gierynowicz jest kuchy, Patjami, Chapitrów, Sztof Kraińskich, Kamil, Gulika, Szabrowne, Kuczek, Innego, Katapelem, Trzydzińska, Marysienka i Eminy i Mikifiki. Osoby dające kawę, Drowka, Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk Cukrawy, George Sorosz, Lila Watia, Martyna Wilczek, Axandra Lemierz, Marcin Hrasimowicz, Sylwia Nelka, Karolina Rewo, Azjur Robin, Weron Mi, Barnaba i Adam, a także osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Wlubel, Splend, klusek, Wuzetka Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Paweł Pawlik, CallMeFay, Anty Bristler, Iton i Inżynier Pilny. To są naprawdę zajebiste, potężne i z całą pewnością seksowne, jeżeli tylko chcą. Oczywiście być seksowne i, i pożądane osoby, które mają dużo rozumu i mnóstwo empatii. I love you all! Bądźcie osom, bądźcie dobre dla siebie, bądźcie dobre dla innych i do zobaczenia!